Orędzie 389. Lourdes, Francja, 18 września 1988 roku. Wieczernik dla kapłanów i wiernych należących do kapłańskiego ruchu maryjnego. Wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Wigilia rocznicy objawienia się Matki Bożej w La Salette. Okres dziesięciu lat. Przybywacie dziś ze wszystkich części Francji do stóp skały, na której ukazałam się jako niepokalane poczęcie. Jesteście tu, aby zorganizować wasz wielki wieczernik modlitwy i braterstwa oraz odnowić wspólnie akt poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu? Błogosławię z tego miejsca mój ruch, błogosławię stąd każdego z was. Błogosławię stąd Kościół i całą ludzkość. Weszliście w moje czasy, proszę Was dziś o poświęcenie mi całego czasu, dzielącego Was jeszcze od końca tego wieku. To jest okres dziesięciu lat, to dziesięć bardzo ważnych lat, dziesięć decydujących lat. Proszę Was o spędzenie ich ze mną. Ponieważ wchodzicie w końcowy okres Drugiego Adwentu, który prowadzi was do tryumfu mojego niepokalanego serca w chwalebnym przyjściu mojego Syna Jezusa, pełnia czasów w okresie tych dziesięciu lat dopełni się jak wam to ukazywałam, poczynając od lasalet aż po ostatnie i obecne objawienia, w okresie tych dziesięciu lat oczyszczenie, które przeżywacie od wielu lat, Osiągnie szczyt. Przez to wzmogą się cierpienia wszystkich. W okresie tych dziesięciu lat zakończy się przepowiedziany Wam przez Boskie Pismo czas wielkiego ucisku, który ma nadejść przed drugim przyjściem Jezusa. W okresie tych dziesięciu lat ujawni się tajemnica nieprawości, przygotowana przez szerzenie się coraz większego odstępstwa. W czasie tych dziesięciu lat. Spełnią się wszystkie tajemnice, które objawiłam niektórym moim dzieciom, i spełnią się wszystkie wydarzenia, które wam przepowiedziałam. Dlatego właśnie proszę Was dziś o poświęcenie mi tego okresu czasu, aby był jakby przedłużonym i stałym rokiem maryjnym. Otwórzcie przede mną drzwi Waszych serc i pozwólcie mi w Was działać, Otwórzcie przede mną drzwi waszych rodzin, waszych parafii, domów zakonnych. Pozwólcie, by weszła w nie niepokalana światłość mojej obecności. Powiększajcie liczbę wieczorników modlitewnych i żyjcie w największej ufności i dziecięcym oddaniu mi siebie. Nie pozwalajcie się ponosić próżnej ciekawości, chcąc wiedzieć, co was czeka. Niech woda boskiego miłosierdzia oczyści was. Z wszelkiego grzechu i przemieni w nowe ziarna dla epoki łaski i świętości, którą przygotowuję dla was każdego dnia w moim niepokalanym sercu. Błogosławię was wszystkich z tego bardzo czczonego sanktuarium.